там muszę powiedzieć, że jestem synonimem wolności. I niestety powoduje to karę śmierci, ponieważ ktoś, kto jest absolutnie wolny, jest absolutnie niebezpieczny, ponieważ wolno mu to wszystko, czego nikomu innemu nie wolno, i to jest bardzo niebezpieczny stan, no bo to może mnie demoralizować, powodować, że wszyscy pójdą tym przykładem. I co wtedy zrobimy? Co wtedy będzie? Kiedyś na początku XX wieku było tak, że telefony były drutowe, z tarczą taką obrotową, żeby wybrać numer telefonu. Kręciło się tarczą i ta tarcza dopiero posyłała, odkręcając się za pomocą sprężyny, posyłała impulsy, które układy elektroniczne zliczały, i dopiero wtedy wiadomo było, który numer się chce wybrać. Miałem taki numer 426. Akurat taki, no bo mało było tych numerów wtedy i mało telefonów. Ale potem zaczął się techniczny koszmar. Ludzie wyrywali sobie włosy z głowy, ponieważ każdy chciał mieć telefon. Taka wspaniała sprawa, można z kimś pogadać. Po prostu można zadzwonić do kogoś konkretnego i z nim, wybierając numer, i z nim wymienić się. Doświadczenia, opinie, informacje, cokolwiek. Po prostu można było pogadać, co było czynnością bardzo zdrową również w tamtych czasach. No i jak się te telefony rozmnożyły, bo się popyt na telefony zrobił tak ogromny, że po prostu no, nie starczano z budowaniem urządzeń do tego, czyli centralami telefonicznymi. No jeszcze wcześniej nawet to po prostu telefony łączyło się ręcznie, więc w związku z tym mówiło się telefonistce przez druty, przez telefon. Mówiło się telefonistce, z kim się chce porozumieć, i ona wtedy wtykała takie jacki, odpowiednie otworki, żeby wystawić połączenie. No i jak popyt na telefony wzrastał, to w miejscu, gdzie je wynaleziono, czy tam, gdzie zaczęto ich budowę, no po prostu zaczęto się strasznie martwić, że zabraknie ludzi do pracy w centralach telefonicznych. Panika ogromna i kolejne starania o to, żeby jakoś ten problem rozwiązać i zmienić technologię i przekształcić ją tak, żeby to było łatwiejsze, albo żeby tych numerów było dużo więcej, no bo taki świetny zysk, taki wspaniały zarobek, płacisz złotówkę albo mniej, albo masz telefon z całym światem, z każdym kontynentem w ogóle. To tak powiem, za elit wtedy, które miały telefon, to było no, wielka atrakcja, a dla producentów i wykonawców i obsługi był to wielkie przerażenie, co z tym zrobić, skąd wziąć pieniądze przede wszystkim dla tych ludzi, żeby ich wyżywić, żeby żyli ci, którzy będą to robili, czyli że będą zostawiali to połączenie. No i się zaczęło zastępowanie cywilizacji w obsługę telefonów. Bo jak gdyby nie trzeba było zautomatyzować wystawianie połączeń. No, za pomocą elektroniki udało się to zrobić na tyle skutecznie,
że teraz już tylko trzeba obsługę tych urządzeń do zestawiania połączeń automatycznie. No, ciągle zysk jest przedni, w ogóle można się zadłużyć na całe życie, kupując telefon za złotówkę i spłacając ratę przez 3 lata, bo to ta rata się okazuje dużo większa. Całe szczęście potaniało ostatnio te połączenia i ta informacja przekazywana przez te telefony, bo teraz już nie tylko rozmowa, ale się jeszcze wysyła zdjęcia, filmiki i w ogóle programy telewizyjne praktycznie będzie można wysyłać. Telefon dla kogoś, żeby sobie obejrzał, a co jak gdyby o tyle bez sensu, że wystarczy wysłać linka do tych informacji, które się chce pokazać, że te informacje sobie siedzą w sieci, zarabiają same na siebie, bo trzeba zapłacić 2, 3, 5 zł czy 6 na chomiku, żeby obejrzeć ten film, o który ktoś chciał nam polecić, czy o który nas chciał poinformować, czy zapytać o nasze zdanie na temat tego filmu. Więc jak gdyby wymiana informacji, to się robi taka łatwa dosyć, mniej oszczędniejsza, mniej chłonna. Czegokolwiek chłonie mniej, bo sobie coś tam, jakiś towar sprzedawany za pomocą tych kompanii telefonicznych, sprzedawany po raz tysięczny czy milionowy, no leży sobie tam, kompanie telefoniczne rosną po prostu jak na drożdżach, bo każde kolejne pokolenie chce zobaczyć to samo, co już poprzednie widziało, albo następny chce zobaczyć, albo jakieś nowe produkcje tego samego tematu nawet. Są powtarzane po raz enty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kolejne odcinki widziałem już 2000 ileś, także sobie można oglądać, płacąc, bo to jak gdyby za niektóre odcinki się płaci, a za inne nie, więc w związku z tym wszyscy chcą zobaczyć te najnowsze i najszybciej i w związku z tym zapłacą te 2, 3, 5, 6 zł, żeby obejrzeć kolejny odcinek tego, co jest akurat modne i co jest na czasie. No zresztą w tym temacie to się dywersyfikują ludzie, czyli dzielą się między siebie na kategorie, bo dla tych, którzy mogą zapłacić, dla tych, którzy nie mogą zapłacić. Tata może, syn nie może. Syn może, jak mu tata da, i w związku z tym to już jest podstawowy podział, a niektórym tata daje i w związku z tym on może podzielić się z kimś, z kolegami i obejrzeć razem z nimi, ale on jest boss, bo to jego tata mu daje. W związku z tym tatusiowie wybierają synków, którym płacą. W związku z tym, jak płacą synkowi, to on może sobie ten odcinek pokazać innym kolegom bezpłatnie, albo zebrać od nich jakieś udziały. Zaczyna w tym momencie zarabiać na tym, że mu tata płaci. Bo tata płaci, a on odsprzedaje, mnoży to, co mu tata dał. Czy tata coś dał? A w tym momencie on, odsprzedając to, co mu tata dał za 6 zł, robi z tego 36 zł. O 6 kumpli ogląda ten filmik, a od każdego bierze tyle samo. Każdy by mógł zapłacić to samo, tylko by sobie wiedział, gdzie i jak. A że tak to najczęściej nie chce, bo niebezpieczne, bo nielegalne. Jeszcze mało, tu jest kwestia legalności, prawa i pozwoleń do tych finansów trzeba jeszcze dołączyć pozwolenia. Nie tylko trzeba mieć pieniądze na to, żeby zobaczyć, ale jeszcze trzeba mieć zgodę czyjąś, jakiegoś kolejnego tatusia plus, tatusia ekstra, czyli tatusia, czyli dziadka po prostu, zgodę ekstra na oglądanie, bo jak dziadek nie pozwoli, to ktoś nawet da pieniądze, ale synek musi dobrze wybierać, a nie tak jak się mu podoba, tylko tak jak się zgodzi dziadek, bo dziadek nie pozwala niektóre rzeczy oglądać po prostu. Nie pozwala, uważa, że tak jest dobrze i że jak gdyby to nie będzie dobra rzecz ani dla synka, ani dla tatusia, ani dla dziadka, bo dziadek będzie musiał umrzeć w końcu, jak
jak nie chce, to się obaje, że sobie zarobi za dużo i będzie miał dużo dzieci, to, to w końcu zastąpią dziadka, no przecież. No może jeszcze pradziadkowie też są, także to jeszcze są inne instancje odwoławcze, do których się można zwrócić, żeby jednak pozwoliły zrobić coś, co nie jest tak groźne, żeby tego w ogóle nie wolno nikomu było zrobić. Że tatuś może być zbyt srogi na przykład. I nie, czy dziadek może być zbyt srogi. No ale w związku z tym dziadek ma pradziadka. W związku z tym pradziadek to jest instancją, która do której się można odwołać. Pradziadek na niektóre rzeczy pozwala, a na inne nie rzeczy nie. W każdym razie telefonia, władza, pieniądze. No po prostu można powiedzieć, że to odcinek taki newralgiczny, bo mówimy tu o tym mieczu, a nie o kądzieli. Kądziel to jest takie dublowanie tego tematu, ponieważ dużo mniej odpowiedzialnie, ponieważ z dużo większym, dużo większą swobodą, jako ta, której w ogóle już nie wolno karać, ani nie wolno jej niczego zabrać, bo jej wszystko wolno, bo to ona powoduje i utrzymuje cywilizację, bo jest to prababcia, to jest ktoś super, bo wprawdzie no, nie można jej powiedzieć, że nie jestem głodny, czy że nie jesteś głodna albo głodny, tylko tyle, że jej wolno wszystko. To jest właśnie ta królowa angielska, której nie wolno obrazić. W Hyde Parku można powiedzieć wszystko, pod warunkiem, że się nie obrazi królowej. Królowej, a nie ojca. Nie dziadka, nie pradziadka. W których ma się żal, że jest. Nie, no bez sensu. Wszyscy się cieszą, że jesteśmy i że są. Każdy się czuje, cieszy, że jest. Może by wolał, żeby innych nie było, ale no rozumiem, chyba w ogóle wolelibyśmy, żeby innych nie było. Ale jak innych nie ma, to nie ma z kim pogadać i to jest problem. Nieparzyści mają najgorzej, bo jakby muszą sobie pogadać do kamerki, a nie zadzwonić do kogoś i z nim wymienić poglądy. I serdecznie pozdrawiam tych, z którymi mogę wymienić poglądy, mimo że ich nie znam, albo że widzę ich tylko w telewizji. No, taki niebezpieczny sposób porozumiewania się, bo jak trzeba będzie o pomocy, to nie będzie komu otworzyć drzwi, czy już nie mówię o może tamowanie krwotoku będzie tutaj dobrym przykładem. Jakikolwiek inny sposób uratować życie, bo życie trzeba ratować. Sytuacja walczy z nami. Nawet jak siedzimy i nie ruszamy się, to możemy spaść. Jak spadniemy, to potłuczemy sobie głowę. A jak potłuczemy sobie głowę, no to będzie krwawiła. Jak będzie krwawiła, to trzeba będzie coś zrobić, żeby się nie wykrwawić. Takie przygody bardzo szokujące i bardzo powodujące bardzo duży dochód dla korporacji telewizyjnych. No, dobrze się sprzedają, pokazuje się, jest temat, jest przestroga, no, gdyby się komuś coś zdarzy, to nie znaczy, że to należy popierać, tylko znaczy, że trzeba być bardzo ostrożnym przy tej czynności, która wywołała taki niezwykły efekt. No po prostu niektóre narzędzia są tak niebezpieczne, że potrafią nam zrobić krzywdę. I niestety ta kamera też jest tak niebezpieczna, że może nam zrobić krzywdę. No, szczerze mówiąc, to się obawiam coraz bardziej, bo przestrzeń dyskowa jest zajmowana coraz większa. Wprawdzie dyski są coraz szybsze i coraz większe, SSD nie zabraknie miejsc, nie zabraknie miejsca i łatwo się informacje wkasuje, ponieważ człowiek ona jest podpięta pod
pod jedno miejsce, pod jednego użytkownika czy pod jednego producenta, tak jak ta informacja będzie podpięta pod mój nick, czy tam number identification code, to łatwo się okazuje, jeżeli ona jest powiązana. Jeżeli do istnienia informacja musi mieć jakieś upoważnienia, to w tym momencie, jeżeli się skasuje użytkownika, to zniknie cała informacja. No, przecież nikt nie będzie chciał kasować takiej informacji, która powstała, która się urodziła, która jest dokumentem, w związku z tym no raczej o to będzie cywilizacja walczyć, żeby zarabiać na informacji nawet przez wiele, wiele pokoleń. To jest telewizja jest takim przetrwalnikiem, przedłużaczem informacji o kimś czy o czymś. Jak się coś zapamięta na taśmie czy na filmie, bo taśma to nie jest teraz taśma, tylko to jest pamięć, choćby SSD, czyli o state, solid state drive, to jest dysk SSD, który jest dużo szybszy, dużo łatwiej go zrobić i tak, że tak powiem, cała pamięć będzie wymieniana na SSD, bo jak gdyby nie ma, bez sensu jest utrzymywać te wirujące dyski Western Digital czy inne, które są takie jak te telefony, z którymi się trzeba było kręcić na okrągło, a teraz się parę miejsc dotyka na klawiaturze dużo dotykowej smartfona. W związku z tym wszystko się posuwa, wszystko się zmienia, wszystko będzie coraz lepsze. Radość ogólna, a szokujące zmiany będą następowały w innych sferach. Cywilizacja dobrobytu i cywilizacja takiej sprawności będzie się rozprzestrzeniała. My jesteśmy teraz w tej sferze tych wynalazków i producentów, bo to ci, którzy wymyślili bombę atomową, ale i ci, którzy wymyślili telefony i tak dalej. Po prostu wszystko idzie do przodu i wolność się zwiększa, chociażby ci, którzy wymyślili kamery, do której ja sobie teraz gadam, bo jakby no, to jest tak naprawdę mówię do tych, którzy oglądają. Dlatego muszę się bardzo pilnować w swojej głowie, żeby nie mówić takich rzeczy, które będą szkodliwe i które przyniosą komukolwiek szkodę. A ciekawych rzeczy jeszcze mi się przypomina parę, które na pewno będę co pewien czas powtarzał, bo już mi się skończył tematy i będę mielił te swoje informacje w swoim mózgu tak, że za każdym razem jak będę chciał coś powiedzieć, to będę musiał sobie coś przypomnieć. Jak sobie coś przypomnę, no to wtedy będzie to najczęściej to, co już powiedziałem. Z tymi możliwości człowieka się nie zwiększają i jak gdyby nie ma możliwości, czy nie ma parcia na to, żeby się zwiększyły, czy żeby się poprawiły. Gdyby się poprawiły, to wiele, wiele rzeczy mogło się by się zmienić. No, na przykład tego rodzaju rzeczy, jak na przykład osobisty opiekun. Na świecie zachodnim coś takiego jak osobisty opiekun osoby niepełnosprawnej, to od dziecka do dorosłości. No, gdyby rodzic nie jest kimś niezbędnym, rodzic może sobie spokojnie umrzeć, że jego dzieckiem się będzie opiekował opiekun osoby niepełnosprawnej i on się będzie wymieniał, bo to tak jak zawód będzie się wymieniał, ktoś będzie odchodził z tego zawodu, ktoś będzie do niego przychodził i opiekun, sama instytucja opiekuna zawsze będzie. Tak niepełnosprawni zawsze będą, tak będą i opiekunowie. No, na dodatek opiekunowie mogą jeszcze dużo rzeczy dopomóc takich, które są niemożliwe w momencie, kiedy nie ma tego opiekuna, tylko rodzic jest, który jest tak zaoferowany zapewnieniem bytu, jedzenia, mycia, że w żadnej innej czynności opiekun osoba nie może zrobić tych rzeczy, które robi
czy w których uczestniczy opiekun osoby niepełnosprawnej, po prostu nad osobą niepełnosprawną, opieka musi być większa niż nad osobą samodzielną. Wprawdzie lepiej jest, kiedy wszystkie osoby są samodzielne, ale okazuje się, że jest taka kasta się po prostu wytwarza osób niepełnosprawnych, które żyją, mimo że są niepełnosprawne. Niektórzy członkowie ich rodzin, na przykład żona, nie wiem, matka, tata, no, wywalczyli, że jednak ta osoba niepełnosprawna żyje, w związku z tym nie należy jej odejmować, tylko raczej nie należy jej dawać pieniędzy, bo jej pieniądze nie są potrzebne. Pieniądze te, które ma, to takie ma, jakie ma, tylko tyle, że brakuje jej czasu. Brakuje jej czasu na zrobienie czegokolwiek innego poza tym, że żyje. Jeżeli umożliwi się takiej osobie życie za pomocą asystenta osoby niepełnosprawnej, no to jakby zdolności wytwórcze cywilizacji znacznie się zwiększą i cywilizacja się posunie do przodu. Będzie szybciej wędrowała w tym cywilizacyjnym pochodzie postępu i polepszania się rzeczy, przedmiotów. A już tutaj jestem przez Kotka informowany, że już na dosyć mojego gadulstwa i ja też już skończę.